Witamy po krótkiej przerwie w serwisie 10 minut TV, trochę odmienionym, jednak wciąż dążącym do zmian. Zmian, które sprawią, że będzie to materiał zdecydowanie bardziej strawny, pozbawiony zbędnego patosu i zalewu suchych informacji. Każdy odcinek będzie miał swój temat przewodni, który w pewien sposób będzie się przeplatał pomiędzy poszczególnymi informacjami. Dziś postanowiliśmy spędzić dzień z Małgorzatą Łosiewicz i Robertem Chomickim, którzy na co dzień działają w Stowarzyszeniu Rozwoju Inspiracje. Swój tydzień rozpoczęli od odbioru technicznego Parku Powstańców Warszawskich. O remoncie Parku Powstańców Warszawskich wspominaliśmy już w naszym serwisie dwukrotnie. Pierwszy etap prac sfinansowany został ze środków budżetu obywatelskiego 2014, obejmując swoim zasięgiem m.in. wyłożenie nowej kostki brukowej, wyrównanie krawężników oddzielających alejki od placów zieleni, a także zainstalowanie nowych ławek i koszy na śmieci. Sprawujący nadzór nad inwestycją Zarząd Infrastruktury Miejskiej dokonał już odbioru technicznego od wykonawcy, jednak okazało się, że zarówno mieszkańcy okolicznych kamienic, jak i przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Inspiracje mają sporo zastrzeżeń do jakości przeprowadzonych prac. Po interwencji prezydenta udało się ustanowić nowy termin odbioru, na którym tym razem obecni byli nie tylko przedstawiciele ZIM i wykonawca robót, ale również osoby, które z tego parku zamierzają czynnie korzystać. Prace już zostały odebrane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej, natomiast my jako mieszkańcy chcielibyśmy zgłosić parę uwag, które my widzimy, których jest tutaj bardzo dużo i które liczymy, że w ramach rękojmi czy gwarancji to zostanie usunięte. Mamy tutaj przedstawicieli również osób niepełnosprawnych, których tutaj nas wspierają, jeżeli chodzi o właśnie dostępność tego parku, też jest bardzo dużo uwag w tym zakresie. Także może przejdziemy, żeby wszystko pokazać naocznie, szczegółowo, żebyśmy mogli się do tego jakoś odnieść. Panie Robercie, nie macie ich spisanych? Mamy spisane. No dobrze, to i tak rozumiem, że zostaną złożone osobno do nas te uwagi po tym spotkaniu naszym. Dobrze, nie ma problemu, w takim razie wszystko to uwzględnimy. Wiadomo, że aura może spowodować, że nie wszystko zapamiętamy czy spiszemy, tak? Jednakże chciałbym, żebyśmy to wszystko obeszli, żeby to można było zobaczyć naocznie. Sporo zastrzeżeń można mieć do mocowania ławek. Bez użycia przesadnej siły można by na upartego oderwać je od podłoża i po prostu dokonać aktu przywłaszczenia. Wszechobecne kosze na śmieci borykają się natomiast z problemem braku pojemnika, choć okazało się, że nie wszystkie. W tym akurat takowy był. Tam nawet nie ma... Pierwszy raz widzę bo wcześniej nie było. Nie ma żadnych wkładów. Nie było nigdzie wkładów. Jeszcze wczoraj przeglądaliśmy, nie było w ogóle. Płaszczowniczek i te worki nie wychodzą. Normalnie wkładów. Kostka brukowa, o której niefortunnym doborze wspominała pani Beata Kątnik, szybko ujawniła swoje wrogie zamiary wobec butów na wysokim obcasie. Nie mówiąc o tym, że kobitki będą też na obcasach i ja już właśnie tutaj, o proszę bardzo, jestem. Czy to kula, czy laska, czy obcas? O Boże, nie. No i dziurę zrobiłaś. Ja dziurę zrobiłam. A pokaż, apleka zostawiłaś, czy nie? Nie, tym razem nie, na szczęście. O, znowu wpadłam w dziurę. Znowu, no ludzie, no. Nie da się ukryć, że sporo jeszcze jest do poprawy. Mieszkańcy ulic Partyzantów i Szarych Szeregów mają szereg zastrzeżeń do prac remontowych. Wspomniane już ławki, śmietniki i kostka brukowa to zaledwie część niedopatrzeń. Padający dziś deszcz i będące jego następstwem kałuże ujawniły dosyć spore nierówności terenu. Natomiast kierując obiektyw kamery ku podłożu, co rusz natknąć się można na braki wykończeniowe. W jednym miejscu brakuje krawężnika, w innym natomiast kostka trzyma się podłoża wyłącznie dzięki prawom grawitacji. Poruszające się po placu budowy ciężkie pojazdy również przyczyniły się do powstania uszkodzeń chodnika. W dniu dzisiejszym nastąpił odbiór prac renowacyjnych w Parku Powstańców Warszawskich. Był to drugi odbiór, ponieważ pierwszy według Zarządu Infrastruktury Miejskiej odbył się 10 października bez udziału mieszkańców, bez udziału wnioskodawców. Przypomnijmy, że było to zadanie, które zostało zrealizowane w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego pierwszego, gdzie udział mieszkańców był jak najbardziej znaczący. Niestety mamy bardzo dużo zastrzeżeń co do wykonania prac, które się tam odbyły. Na bieżąco monitorowaliśmy wraz z mieszkańcami przebieg wszystkich prac. Co mogliśmy, korygowaliśmy na bieżąco. Niestety nie wszystkie rzeczy zostały wykonane tak, jak powinny. Przede wszystkim chcieliśmy zadbać o to, żeby wszystkie prace od początku do końca były konsultowane z mieszkańcami, żeby udział mieszkańców był jak największy, żeby był podejmowany w końcu dialog, bo park ma służyć mieszkańcom, ma służyć miastu, a nie ma być projektowany zza urzędniczego biurka.
Droga była długa i dzisiaj mogliśmy zobaczyć pierwsze efekty tych prac, które tak naprawdę będą niestety jeszcze dalej kontynuowane. Przede wszystkim jest bardzo dużo nierówności, które powodują trudności w poruszaniu się dla osób na szpilkach, dla osób w szpilkach, dla osób niepełnosprawnych. Nie ma zrobionych podjazdów dla osób niepełnosprawnych, jest ciężko dostać się do parku, zarówno osoby, które jeżdżą na wózkach inwalidzkich, tak samo jak rodzice, którzy prowadzą swoje pociechy w wózkach. Jest trudna dostępność dla rowerów, no ale oczywiście też dla mieszkańców są bardzo wąskie ścieżki, jest bardzo dużo nierówności, bardzo dużo uchybień. Nie jest zrobione w dalszym ciągu oświetlenie. Ławki nie są są tylko przytwierdzone do samych bloczków. Można je z powodzeniem wyjąć. Śmietniki nie mają dna. Niestety wygląda to wszystko bardzo nieestetycznie i jest niebezpieczne dla użytkowania. Jak widać, dzisiejszy odbiór techniczny ujawnił sporo usterek, które powinny zostać usunięte w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót. Pozostaje jeszcze kwestia oświetlenia parku. Według relacji mieszkańców wieczorem jest w nim po prostu ciemno, a lokalizacja niektórych lamp jest, delikatnie rzecz ujmując, niefortunna. Stojący na środku alejki słup przyczynić się może do obrażeń głowy u każdego, kto przechodząc obok odpłynie gdzieś myślami i nie zachowa należytej uwagi. O prowizorycznej instalacji elektrycznej przy drugiej lampie wspominać nie zamierzamy. Widać jak na dłoni, że tak zwana prowizorka jest wciąż w użyciu. Park w najbliższym czasie spodziewać się może kolejnych modernizacji. W planach jest już budowa fontanny i remont pomnika, który zapakowany czeka na zakończenie prac budowlanych. W tym celu Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje kontaktowało się już m.in. ze Stołecznym Muzeum Powstania Warszawskiego. Po wzięciu udziału w odbiorze technicznym Gosia i Robert zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak się później okazało, wrócili cali i zdrowi z miłym upominkiem dla prezydenta Roberta Biedronia, który jak co poniedziałek wziął udział w organizowanej przez siebie konferencji prasowej dla mediów. Na kolejnym już spotkaniu z mediami prezydent Biedroń podsumował swój zeszłotygodniowy wyjazd do Brukseli. Miałem całą serię spotkań. Byłem w Komitecie Regionów, gdzie w Komitecie Regionów rozmawiałem z przewodniczącym komitetu, z przewodniczącym grupy PES komitetu, z przewodniczącym Komisji do Spraw Spójności Terytorialnej. Miałem spotkanie z panem ambasadorem przedstawicielstwa polskiego przy Unii Europejskiej. Pod jego nieobecność w trakcie środowej sesji Rady Miejskiej nad obradami czuwała wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Okazało się, że przedwyborcze nowe rozdanie mandatów w sposób pozytywny przyczyniło się do podniesienia merytorycznego poziomu pracy radnych. Jest taki dobry klimat ze strony radnych na to, żeby wyciągnąć wnioski z tych 8 lat tak naprawdę nieustannego boksowania się w sprawach bardzo ważnych, to zasadne, mniej ważnych, to już mniej zasadne. I deklaracja ze strony właściwie wszystkich klubów, jaka padła, dotycząca tego, że na razie nie dokonują oceny projektu budżetu, bo to nie jest budżet, który kontrasygnował prezydent Robert Biedroń, ale współpraca dotycząca tego, że będą po otrzymaniu projektu wizji naszego miasta współpracowali rzeczywiście z prezydentem i pracownikami ratusza wszystkich naszych spółek miejskich. To jest bardzo optymistyczne otwarcie i w tym kierunku będziemy szli. Jedni zebrali pochwały, innym natomiast nie oszczędzono słów krytyki. Oberwało się przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej, której model działania prezydent Biedroń uznał za lekko nieprzystający do dzisiejszych czasów. Spotkałem się także z Radą Nadzorczą PGK, to już w Słupsku, i zleciłem rozpoczęcie prac nad strategią spółki. Okazuje się, że spółka PGK nie ma swojej strategii, takiej strategii przynajmniej nie zaprezentowano mi pomimo moich próśb. Nie może być tak, że spółki podległe miastu nie wiedzą, w jakim kierunku zmierzają, jaka jest ich wizja rozwoju, jakie mają plany na przyszłość. Tego typu plany powinny być tworzone i zleciłem każdej spółce komunalnej przygotowanie wizji, strategii i plan profesjonalnego zarządzania. To jest w XXI wieku nie do zaakceptowania, żeby działała spółka, która nie ma tego typu instrumentów. Szukając oszczędności, władze miasta prześwietliły również skład rad nadzorczych 7 miejskich spółek, w których zasiada 30 osób. Liczba ta jest według prezydenta zbyt wysoka i działając zgodnie z prawem można zredukować ją do 19. Tu pojawił się apel do wszystkich mieszkańców posiadających uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, by zamieścili swoje dane w specjalnej bazie, z której w ramach konkursu wyłaniani będą nowi członkowie zarządów podlegających ratuszowi spółek. Chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców Słupska, którzy posiadają uprawnienia do pracy w radach nadzorczych,
które mają takie uprawnienia. Będziemy tworzyli bank danych, bank ofert osób, które mają takie uprawnienia i takie osoby w drodze konkursów będziemy powoływali do rad nadzorczych. Na zakończenie konferencji prezydent Biedroń przedstawił swoją nową asystentkę, którą jest znana z Radia Fama dziennikarka Katarzyna Pawlicka. Życzymy sukcesów na nowej drodze zawodowej i liczymy, że współpraca na linii Ratusz Media wciąż będzie się układać bez większych zastrzeżeń. Wróćmy jednak do gości naszego dzisiejszego odcinka, którzy tuż po konferencji zjawili się w ratuszu z czarnym foliowym workiem, w którym ukrył się... Kalendarz powstał w ramach projektu Słupskie 4 pory roku. Wszystkie zdjęcia były przygotowywane w ramach miejskiej gry fotograficznej w latach 2012-2014. Wykonanie to słupscy fotograficy, amatorzy, osoby z pasją. Znajdzie się tutaj m.in. wszystkie święta nietypowe, które mamy nadzieję zainspirują Was do różnych działań. Te kalendarze będą dostępne w ramach konkursu u nas na profilu facebookowym facebook.com/inspiruj. Także zapraszamy do wzięcia udziału w zabawach. Będzie również dostępny w Agencji Promocji Regionalnej, gdzie będzie można go zakupić. Kalendarz na 2015 rok osobiście wręczony został wiceprezydent Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej. I oczywiście prezydentowi Robertowi Biedroniowi. Tak. Szanowni Państwo, chcielibyśmy przekazać na Pana ręce o ten kalendarz inspiracyjny na rok 2015. Zdjęcia, które tam się w środku znajdują, są z gry fotograficznej organizowanej przez nasze stowarzyszenie i zrealizowanych przez Słupsza. Kalendarz jest także pełen, jest inspirujący, wypełniony po brzegi świętami nietypowymi. Myślę, że będzie co obchodzić. Warto spojrzeć na przykład na święto, które jest 13 kwietnia. No nie. Kurde, święto jest. Bardzo miłe. Ale jaki fajny jest ten kalendarz, bo on naprawdę, ja sobie go muszę gdzieś tutaj powiesić, bo on obejmuje wszystkie ważne wydarzenia. Dzień Romów, Dzień Bohaterów, Dzień Czarności dla Dzieci. Dzień Orgazmu 21 grudnia był na przykład. Poważnie, chciałem dzisiaj ludzi pytać na mieście. Naprawdę? Który? 1 grudnia. Nieprawda. O, źle zrobiliście, ja sprawdzałem na Kalbim, był. Nie ma tutaj. To może dzień? Orgazmu. Ale jest Dzień Dziewic. Dzień Dziewic. 9 grudnia, Dzień Dziewic. Wiem, że 7 stycznia jest Dzień Ale Dziwaka. To jest fantastyczne. Dzień Dziwaka, tak? Tak, 7 dzień stycznia już. W życiu nie widziałem takiego kalendarza, a to jest bardzo fajne, bo bardzo przydatne. Dzień dobry. Moja asystentka. My się bardzo dobrze znamy. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo fajny kalendarz. Poza tym bardzo ładne zdjęcie. Ile takich kalendarzy zrobiliście? Jest wersja limitowana 100 sztuk. Wszystkie są numerowane i ten ma numer 1. Naprawdę? Tak. Gdzie jest numer? Jest okładka. Okładka. Gdzie się okładka ucieka? Okładki nie ma. Listopad, grudzień będzie następna. No. Gdzie jest okładka? To z drugiej strony jest... Wow. Super. Dziękuję. Jest mi bardzo miło. Dzięki. Taki piękny kalendarz dostałem. Na kolejny rok. Egzemplarz z limitowanej puli przypadł również naszej redakcji, za co serdecznie dziękujemy. Wykaz nietypowych świąt stanowić będzie dla nas inspirację przy poszukiwaniu tematów przewodnich kolejnych serwisów informacyjnych. Na 2 dni przed Wigilią w sposób zręczny udało nam się uniknąć tematyki świątecznej. Co się odwlecze, to nie uciecze, jak mawiali przodkowie, więc nadrabiamy zaległości. W weekend sporą rzeszę Słupszczan gościł jarmark bożonarodzeniowy na Placu Zwycięstwa. My jednak skupmy się na kolacji wigilijnej w Słupskim Towarzystwie Edukacji dla Dorosłych i Młodzieży. Słupski TEDIM łączy szkołę policealną numer 10 oraz policealną szkołę medyczną. Wśród wielu kierunków kształcenia znaleźć można wiele rzadkich specjalizacji, m.in. technika radiologii, technika BHP czy też asystenta osoby niepełnosprawnej. Do niedawna w ofercie szkoły znaleźć można było specjalizację technika dietetyka, jednak ze względu na zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunek ten obecnie wymaga co najmniej stopnia licencjackiego. W zorganizowanej w piątek szkolnej wigilii wzięła udział zarówno kadra pedagogiczna, jak i uczniowie. Suto zastawione stoły uginały się pod ciężarem smakołyków przygotowanych po raz ostatni przez szkolnych dietetyków. Ekipa dietetyków jak co roku organizuje wigilię i poczęstunek dla naszego grona
grona pedagogicznego i dla uczniaków pozostałych. Mówię, jest to nasza niestety, z przykrością stwierdzamy, że jest to nasza ostatnia wieczerza wigilijna, z tego względu, że kończymy egzaminem w styczniu, nie będziemy już mieli zajęć. Miejmy nadzieję, że dalej będzie współpraca, chociażby nawet towarzyska, mówię, ze szkołą kwitła. Chcielibyśmy, mówię, serdecznie podziękować, mówię, całemu gronu pedagogicznemu i dyrekcji za możliwość, mówię, wykazania się tutaj pod nadzorem pani Grażyny Włoch, jest naszym opiekunem, pod jej dyktando zawsze szykujemy wszelkiego rodzaju poczęstunki. Dzisiaj tradycyjnie, jak na każdą wigilię, mamy 12 potraw, no, wyliczając po kolei, zaczynamy, mówię, od barszu tradycyjnego z pierogami z kapustą, paszteciki z kapustą, z przekąsek, mamy śledzia na dwa różne sposoby, ryba jest po grecku, jest sałatka, ze słodkości mamy ciasta własnego wypieku oraz kompot suszu tradycyjnie, jak zawsze, bo musi być, ze względu na to, że jesteśmy z różnych regionów Polski, to znaczy raczej nasi rodzice, dlatego także każdy swój region, no, coś reprezentuje ze swoją jakąś potrawą. Między innymi mamy kluski z makiem, nie wszędzie, nie na terenie całej Polski jest to serwowane. Wigilijny nastrój obecny był również na scenie. Wszystkie dekoracje przygotowane zostały przez uczniów i pracowników szkoły pod nadzorem pani Danuty Ziętary-Prokop. To już jest ósme spotkanie bożonarodzeniowe i te wszystkie nasze spotkania, przedstawienia stały się już raczej tradycją szkoły. Także nie opuszczamy żadnych świąt, żadnych uroczystości. Oprócz świąt Bożego Narodzenia świętujemy Wielkanoc. Dużo też przedstawień przygotowujemy na Dzień Nauczyciela, na Dzień Edukacji Narodowej, inne święta, Dzień Niepodległości, no i pozostałe takie świąteczne okazje kalendarzowe. Wszystko na takie imprezy przygotowują uczniowie z nauczycielami tutejszej szkoły, począwszy od poczęstunku, czyli od potraw wigilijnych, poprzez dekorację, którą dekorujemy nie tylko salę, w której są przedstawienia, ale i wszystkie piętra szkoły, sekretariat, gabinety, nasze klasy. Także staramy się uprzyjemnić i tą dekoracją przypominać na bieżąco, jaką mamy porę roku i jakie nas czekają święta. Oprócz takich uroczystości, przedstawień, dekoracji, organizujemy kiermasze wewnątrz szkolne. Staramy się też zbierać jakieś datki dla dzieci. Wychodzimy na zewnątrz do szpitala. Jak mamy praktyki, to przygotowujemy też przedstawienia dla dzieci w naszym słupskim szpitalu. Byliśmy też w domach dziecka, także no, staramy się również wychodzić na zewnątrz. Impreza świąteczna słupskiego Tedimu upłynęła w pogodnej i ciepłej atmosferze. Szkoda tylko, że po raz ostatni udział w niej wzięli dietetycy. Zostawili jednak po sobie doskonałą pamiątkę w postaci 12 pysznych wigilijnych potraw. Dzisiejszy serwis kończymy w świątecznej atmosferze. Nie może zatem zabraknąć porcji życzeń dla naszych widzów. Ich autorami są nasi dzisiejsi goście, czyli Małgorzata Łosiewicz i Robert Chomicki. Stowarzyszenie Rozwoju i Inspiracje życzy wszystkim mieszkańcom Słupska na ten nowy 2015 rok wszystkiego najlepszego, żeby był zainspirowany nowymi działaniami, aby wszystko, co nam się zamarzy, żeby nam się spełniło, żeby ten rok nadchodzący był dla nas o wiele, wiele lepszy niż poprzedni. Teraz ty mówisz. Nie. No tak. Nie. Ty powinieneś teraz sfinalizować. Sfinalizować. Ja powiedziałeś wszystko. Czy mogą być te życzenia, które powiedział Robert? Mogą. Ale powiedz jeszcze parę słów. Znaczy, a mówiłeś o świętach? Nie.
życzymy wszystkim Słupszczanom na nadchodzące święta dużo spokoju, dużo ciepła rodzinnego, żeby te święta były magicznym czasem i zaczątkiem do jakichś zmian właśnie na Nowy Rok. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami w różnych działaniach, na ulicy, w naszym domu sąsiedzkim, który niedługo otworzymy. Także życzymy wszystkim jeszcze raz dużo, dużo spokoju, dużo inspiracji do działania na Nowy Rok, dużo uśmiechu, żeby go nigdy nie zabrakło i dużo energii. Jeśli macie jakieś sugestie na temat oczekiwanych zmian w serwisie, prosimy o przesłanie wszelkich uwag na nasz adres e-mail redakcja@10minut.tv. Do zobaczenia już jutro.